W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że zawsze mogę przyjść do Ciebie z każdym problemem. Wiem, że zawsze mnie wysłuchasz, a do nieba trafi każde moje słowo. Zdaję sobie sprawę, że Ty wiesz wszystko, zanim zdążę otworzyć przed Tobą serce, zanim zdążę cokolwiek powiedzieć. Wiesz na pewno, jak bardzo ciąży mi myśl, że bliska mi osoba oddaliła się od Ciebie i odrzuciła to, czym jest wiara. Ojcze, Ty kochasz każdego z nas. Obdarzyłeś każdego z nas życiem. Doskonale wiesz, co doprowadziło do odmiany serca bliskiej mi osoby. Ja nie zawsze to rozumiem. Proszę, Panie, miej miłosierdzie nad tym bliskim mi człowiekiem. Wejrzyj w jego duszę. Ześlij Ducha Świętego, by naprawił wszystko to, co się zepsuło. Boże, wierzę, że nikomu nie odmawiasz swej miłości. Wspomnij, proszę, na wszystkie dobre uczynki, jakie popełniła ta osoba w życiu i pozwól, by w jej sercu znów zapłonął choć najmniejszy płomień wiary. Niech Twoja łaska uleczy ją wewnętrznie ze wszystkich krzywd i pozwoli na nowo uwierzyć w prawdziwe dobro, jakim jesteś Ty. Panie, błagam, niech dobre anioły czuwają z nieba nad osobą, o której myślę. Niech prowadzą ją do Ciebie, ostrzegają przed złem i niebezpieczeństwem. Tak bardzo zależy mi na zbawieniu tej osoby, na tym, by zawsze była szczęśliwa. Proszę, Panie, ulituj się również nade mną. Pomóż mi wykazywać się jak największą życzliwością, miłością i miłosierdziem. Nie pozwól, by zabrakło mi cierpliwości, by kierowała mną złość, pycha i niezrozumienie. Postanawiam całą sobą i wszystkimi swoimi dobrymi uczynkami dawać przykład swojej wiary. Proszę, posłuż się mną do wszystkich swoich dobrych celów. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!